Mamut i renifery. Słyszycie? Tak płynie rzeka. Rzeka Wisła. W epoce lodowcowej Wisła miała 18 kilometrów szerokości i płynęła trochę w innym kierunku niż dzisiaj. Płynęła do Morza Północnego. Nad jej brzegami pasły się mamuty włochate. Było chłodno i wietrznie, więc futro chroniło je przed zimnem. Każdy z nich ważył 3 tony. Tyle, co dzisiaj indyjski słoń. Mamuty wyginęły 10 tysięcy lat temu. Wtedy, gdy klimat zaczął się ocieplać. Tymczasem renifery, które często im towarzyszyły, przeniosły się od nas na daleką północ, za koło podbiegunowe, bo tylko tam było dla nich wystarczająco zimno. Na północy renifery są zwierzętami zaprzęgowymi. Najsłynniejszy zaprzęg reniferowy należy oczywiście do świętego Mikołaja. W zaprzęgu tym nie ma ani jednego chłopaka renifera. Wiecie, skąd to wiemy? Bo samce renifera zrzucają rogi na zimę, a samice ich nie zrzucają. Po epoce lodowcowej rzeka dalej płynęła przez równinę, meandrując wśród wysp i wydm. I tak dopłynęliśmy do dzisiejszych czasów. Rezerwat Ławice Kiełpińskie. To rezerwat Ławice Kiełpińskie, niedaleko Warszawy. Tu rzeka rozlewa się pomiędzy wyspami. Wyspy mogą być bardzo różne. Niektóre zarośnięte są drzewami, inne lasem łęgowym, a jeszcze inne są gołymi łachami piachu. Wisła jest bardzo ważnym szlakiem ekologicznym. Wzdłuż rzeki znajdują się ścieżki, trasy, którymi zwierzęta wędrują na północ i na południe. Niektóre wędrują, a niektóre mieszkają tu na stałe. Jak na przykład gongo. Gongą, różanka i szczerzuja. Gdzie mieszka gongą? Na wodzie? W szuwarach?
Na brzegu? W trawie? Otóż nie. Gongą mieszka w drzewie. Tak, w dziupli. Gongoły mieszkają w dziuplach, a poza tym świetnie nurkują i zjadają skorupiaki. W Wiśle są tacy krewniacy raka. Gongoły lubią też szczeżuje. Szczeżuje to małże. Z małż tych korzystają rybki pisane do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Nazywają się różanki. To maleńkie rybki. Składają jaja do wielkich małży. Tych, które są za duże dla gongoła i nie może ich zjeść. Wierzba i grusza. Słyszeliście o gruszkach na wierzbie? Wierzba jest drzewem, które szybko obumiera i w środku próchnieje. Wtedy mogą na wierzbie zacząć rosnąć inne drzewa. Na przykład grusze albo jarzębiny. Wierzby są bardzo wytrwałe. One potrafią odrosnąć nawet ze zwykłego patyka. Bielik. Opatrzcie bielik. Widzicie, jak wielkie ma skrzydła? 2,5 metra rozpiętości. A co jedzą bieliki? Jedzą oczywiście ptaki wodne. Ale ich głównym i ulubionym daniem są ryby. O, jest sieweczka. Uwielbia piaszczyste łachy i wyspy. Jest nieduża jak 1,5 pięści. Ma bystre oczy. Zobaczy na piasku najmniejszego robaka. Bardzo sprawnie i szybko biegają. W ciągu 1 sekundy sieweczka może zrobić 9 kroków. To tak szybko, że jak biegnie, to nie widać jej nóg. Rybitwa białoczelna. Rybitwy polują na ryby i dlatego nazywają się rybitwami. Wiele z nich mieszka w rezerwacie Ławice Kiełpińskie. To najmniejsza z naszych rybitw. Zimorodek. Zimorodek to wyjątkowo piękny ptak, ale w jego norze jest ponuro. Nie ma tam żadnej wyściółki, tylko łuski i ości ryb. Nikt nie sprząta w norze zimorodka. Słyszycie? Brzegówki, one lecą stadnie polować na owady. Mieszkają w norkach nad brzegiem rzeki. Norka zimorodka jest samotna, a brzegówki tworzą całe osiedla, z których wylatują stadnie polować na owady. Oto łoś. Nad rzeką spotykamy wędrującego łosia. Łosie uwielbiają nie tylko rzekę, ale przede wszystkim bagna. Mają mocne kopyta, więc nie zapadają się w błocie i wędrują znad Wisły na łosiowe
błota. Łosiowe błota to inny rezerwat graniczący z Warszawą. Są tam torfowiska niskie. Jak powstają takie torfowiska? Otóż jeziora zarastają mchem torfowym. Pod spodem jest woda. Kiedy ktoś stanie na taką kępę mchu torfowego, może wpaść do środka i utonąć. Mchy torfowe przyrastają tylko o 1 mm każdego roku. Wiemy, że najstarsze mchy torfowe w Polsce mogą mieć nawet 10 tysięcy lat. W rezerwacie Łosiowe Błota, do których zaprowadził nas nasz wędrujący łoś, są także łąki trzęślicowe. Ich nazwa wzięła się od trawy trzęślicy modrej. Popatrzcie, obok trzęślicy rośnie zagadkowa paproć. To nasiężał pospolity. Kiedyś myślano, że nasiężał pospolity to kwiat paproci. Panny szukały tego kwiatu w noc świętojańską i kiedy go znalazły, wypowiadały takie oto zaklęcie. Nasiężale, rwę cię śmiale. Pięcią palcy, szóstą dłonią, niech się chłopcy za mną gonią, po stodole, po oborze, dopomagaj, Panie Boże. Traszka. Traszka zwyczajna. Na łosiowych błotach mamy też małego smoka, traszkę zwyczajną, płaza, który część życia spędza w wodzie, a część na lądzie. Larwa traszki ma skrzela wyglądające jak gryza wielkiego smoka. Ten wąż to zaskroniec. Jest łagodny. Nie głaskajmy zaskrońca. Nie łapmy go. On poluje na traszki i żaby. Drugi wąż, o ten, to prawdziwa żmija. Jest jadowita. Żmija jest śmiertelnie niebezpieczna dla myszy. Ma dwa duże jadowe zęby, a gdy skrada się, wystawia co chwila swój język. Czy robi to, żeby kogoś wystraszyć? O nie! Podobnie wystawiają swoje języki jaszczurki. Bo jaszczurki i węże tropią językiem. Szukają nim zapachu, a potem podążają za zapachem, aż znajdą ofiarę. Wtedy cofają głowę i czekają w bezruchu, aż mysz się zbliży. Bardzo szybko atakują, wbijając zęby jadowe. Myszarka polna to maleńka mysz. Jest przysmakiem dla żmii. Żmija zjada rocznie 1000 myszy, ale lis zjada dużo więcej, nawet 5000. Thank you.
lisy żyją w lasach i na polach. Mieszkają w norach, polują, skacząc wysoko w górę, a potem przydeptują mysz łapami. O tak! Mogą usłyszeć mysz z odległości nawet 100 metrów.